Było już bez tajemnic, była watacha, a teraz czas na kolejny polski serial od HBO, czyli Pakt. Fabułę oparto na norweskim 6-odcinkowym miniserialu pod tytułem Mammon, a reżyserii podjął się Marek Lechki, który wcześniej współpracował z HBO już między innymi przy Bez tajemnic. O Pakcie na naszym kanale już trochę było, ale wreszcie mieliśmy okazję obejrzeć pierwszy odcinek, więc wiemy już mniej więcej, czego spodziewać się po całości. Pakt, podobnie jak Mammon, ma 6 około godzinnych odcinków, ale nie jest dosłowną adaptacją. Główne wątki oczywiście pociągnięto, zgadzają się też bohaterowie, ale remake dopasowano do polskich realiów. To historia bezkompromisowego dziennikarza śledczego Piotra, który przypadkiem wplątuje się w łańcuch dramatycznych wydarzeń, które odbiją się nie tylko na jego pracy, ale i życiu osobistym. Jest tu intryga, polityka, tajemnica, dramatyczna śmierć i nieco mistycyzmu, jako że większość fabuły rozgrywa się w czasie Wielkiego Tygodnia. W rezultacie mamy produkcję, w której ścierają się różne światopoglądy i postawy silnie zakorzenione w polskiej teraźniejszości. Mimo to serial swoim surowym klimatem przypomina raczej produkcje skandynawskie. Realizacyjnie jest świetnie. Paweł Flis, odpowiedzialny za zdjęcia, dokonał cudów, pokazując Warszawę tak, jak dotąd jeszcze jej nie pokazano. Serial operuje językiem filmowym, nie szczędzi widzom długich ujęć, bawi się głębią obrazu, dobrze buduje atmosferę wyobcowania poprzez oszczędne, minimalistyczne scenografie i lokalizacje. Oczywiście przy odrobinie determinacji można czepiać się, że Pakt jest przestylizowany, przez co ukazana w nim Polska wydaje się być podrasowaną wizją twórców reklam luksusowych samochodów, ale to właśnie ta uniwersalność i oderwanie od tego, co zwykle widzimy w polskich produkcjach, sprawia, że może spokojnie konkurować z ambitnymi produkcjami z Europy czy USA. Powierzenie głównej roli Marcinowi Dorocińskiemu było posunięciem nie niosącym ze sobą większego ryzyka. Dorociński bez trudu radzi sobie z takimi rolami twardzieli z rozdartą duszą. Dobrze sprawdzają się też pozostałe gwiazdy Paktu, czyli Jacek Poniedziałek, Magdalena Cielecka i Agnieszka Nieratkiewicz. Oczywiście nawet najlepsi aktorzy nie udźwigną serialu, jeśli kuleje scenariusz. Pod tym względem w Pakcie bywa różnie. W pierwszym odcinku największe zgrzyty da się wyłapać na poziomie dialogów. Początkowe wymiany zdań między bohaterami brzmią surowo i nieco drażnią. Na szczęście im bardziej rozwija się fabuła, tym dialogi nabierają płynności. Co ciekawe i nietypowe dla polskich produkcji, nad scenariuszem pracowano w tak zwanym writer's room, czyli w taki sposób, jak pracuje się nad scenariuszami seriali na przykład w Stanach Zjednoczonych. Ostateczny efekt pracy scenarzystów trudno ocenić po zaledwie jednym odcinku, ale zawiązanie akcji w pilocie jest na tyle interesujące, że chce się oglądać dalej, a poszczególne wątki wydają się wiarygodne. Twórcy zapewniają też, że adaptując scenariusz, starali się naprawić słabe punkty fabuły Mammon, których szczególnie pod koniec serialu było sporo. Póki jednak nie obejrzymy całości, trudno będzie ocenić, na ile im się to udało. Niewątpliwym plusem Paktu jest też to, że dość realistycznie odtworzono warunki pracy w newsroomie i w dużej redakcji dziennika. Twórcy konsultowali się z dziennikarzami śledczymi i to widać. Redakcja Kuriera, w której pracuje Piotr, dużo bardziej przypomina prawdziwe medium niż sportretowana przez Arona Sorkina redakcja w The Newsroom. Pierwszy odcinek Paktu daje nadzieję na produkcję ambitną, trzymającą w napięciu i świetnie zrealizowaną. I nie w sensie, że jak na polski serial jest dobrze. Tak po prostu jest dobrze. Pierwszy odcinek Paktu w HBO już 8 listopada w paśmie odkodowanym. Będzie go też można zobaczyć całkowicie za darmo w HBO Go. I to już cała nasza recenzja Paktu. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii po premierze, więc piszcie w komentarzach. A teraz serdecznie zapraszam Was na nasz wywiad z Markiem Lewkim, czyli reżyserem Paktu. Moja obecność w projekcie wygląda w ten sposób, że dostaję do czytania już jakąś formę adaptacji. I odbywamy długotrwające spotkania ze scenarzystami, z producentami. Rozmawiamy o tym, które rzeczy według mnie będą działać, które nie. Także to już jest taki, że tak powiem, ostatnie dotknięcie, jeśli chodzi o scenariusz. Wszystkie te potrzebne elementy, czyli jak gdyby powaga w tym, jak traktujemy widza, czyli dramaturgia, czyli że tak powiem, konstrukcja postaci, która jest głęboka, która daje szansę, że tak powiem, na stworzenie krwistych postaci. Wszystko to są elementy opowiadania filmowego i kiedy mam do czynienia, że tak powiem, z takim projektem, to czuję się oczywiście jak ryba w wodzie. Dużo więcej trudności jest w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia, powiedzmy, z serialem, nazwijmy to serialowym,
ale nie mamy czasu, nie mamy środków i tak dalej, żeby zrobić to lepiej. Wtedy po prostu pozostaje jakiś niedosyt, dyskomfort i powiem szczerze, że ja, zresztą myślę, że wszyscy moi koledzy, wolę pracować przy projektach, które mają ten potencjał w sobie. Tutaj udało się przeprowadzić taki sprytny zabieg, że zakończenie daje na tyle dużą satysfakcję widzowi, że wszystkie wątki są podomykane, ale jednocześnie są pozostawione jakieś małe furtki ku temu, żeby tą opowieść poprowadzić dalej.